pierwszych promieniach ciepłego wiosennego słońca do życia budzi się wszelka otaczająca nas roślinność. Domowa roślinność również przypomina o swojej przynależności do świata flory. Lecz światło i podlewanie nie wystarczą. Do pewnego rodzaju higieny roślin należy również odkurzanie. Rośliny żyjące na zewnątrz mogą liczyć na deszcze, a te domowe wymagają innego sposobu odkurzania. Suche powietrze i nagromadzony kurz nie służą ich rozwojowi. Stop! To mogłoby uszkodzić delikatne liście. Tak odkurzać roślin nie należy. W odkurzaniu roślin domowych pomocny będzie rozpylacz płynów typu 74A, będący wyposażeniem dodatkowym odkurzaczy zakładów zmechanizowanego sprzętu domowego Predom Zelmer. Przed użyciem rozpylacza należy rzecz jasna napełnić go wodą, a w odkurzaczu wymienić worek na świeży. Aby właściwie korzystać z rozpylacza, wąż należy podłączyć do wylotu odkurzacza, a uchwyt węża do samego rozpylacza. Użycie rozpylacza jest możliwe po włączeniu silnika odkurzacza i przesłonięciu otworu kierownicy strumienia powietrza. Wówczas sprężone powietrze kierowane jest do zbiornika, skąd woda wypychana jest przez rurkę do dyszy rozpylającej. Rozpylacz znakomicie odświeżył roślinę. Liście nie wymagają wycierania.